Kocur, Łukasz Kocur. Witam Państwa bardzo serdecznie. Czas na rozmowę Echo24. Dziś moimi Państwa gośćmi w naszym studio są pan Andrzej Jamrozik, prezes Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej. Witam bardzo serdecznie. Witam Pana, witam Państwa. A także pani Agnieszka Mąka, koordynator projektu Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy. Witam również. Dobry wieczór. Proszę Państwa, na chwilę obecną wiemy na pewno tyle, iż osoby bezrobotne właśnie w tym momencie mogą zacząć starać się o pozyskanie środków na założenie własnej firmy, przejść wcześniej oczywiście wybrane szkolenia zawodowe, czy to po prostu podjąć również podyplomowe studia. Trwa bowiem nabór wniosków do projektu Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy. Wiele ofert. Mówimy też również o takim dobrym wyjściu do osób, które potrzebują zatrudnienia, które borykają się również z pewnymi problemami, bo to nie tylko osoby bezrobotne, ale te, które być może są właśnie w takim okresie wypowiedzenia, być może przedsiębiorstwo czy firma, na której pracują, chyli się ku upadkowi, no bo niestety tak ta nasza rzeczywistość również dolnośląska na rynku pracy wygląda. Panie prezesie, na początek jednak chciałbym, abyśmy naszym telewizom przypomnieli, z jaką skalą problemu, bądź inaczej, z jaką skalą wyzwań na tym naszym dolnośląskim rynku pracy według Państwa mamy na dzień dzisiejszy, ponieważ jeszcze króciutko bardzo dopowiem. Te dane GUS-owskie, które również często przytaczamy naszą telewizją, pokazują w okolicach 4%, jeżeli chodzi o poziom bezrobocia. No właśnie, cieszy ta liczba, czy to jest też w kategoriach wyzwania dla potencjalnych pracodawców? I ten rynek się dzisiaj zmienia, że to pracownicy mogą już niedługo zacząć wyznaczać własne warunki twardej mocy. Według danych GUS-owskich faktycznie bezrobocie jest najniższe od wielu lat. Na koniec grudnia 2016 roku na Dolnym Śląsku bezrobocie oscylowało w granicach 7%, ale jest duża rozbieżność w poszczególnych rejonach Dolnego Śląska. Od nieco ponad 2% we Wrocławiu w powiecie wrocławskim do prawie 20% w powiecie górowskim, złotoryjskim czy wałbrzyskim. Także nie wszędzie jest tak dobrze, jakby wskazywało na to statystyka. Projekt, o którym mówiliśmy, aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy, jest projektem szczególnym, bo jest projektem skierowanym dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji z uwagi na problemy pracodawcy. W każdej gospodarce część firm przeżywa swoje kłopoty, swoje trudności. W ubiegłym roku na Dolnym Śląsku upadło 70 podmiotów. Dużo, niedużo, ale dla tych osób, które tam były zatrudnione, to jest duży problem. Część z tych osób z uwagi na dobrą sytuację na rynku pracy znajduje w krótkim czasie nowe zatrudnienie, ale część osób gorzej sobie z tym radzi i wymaga wsparcia w postaci doradztwa, w postaci szkoleń, w postaci pomocy w założeniu własnego biznesu i taką pomoc my jako Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej właśnie oferujemy. No rzeczywiście w krótkiej linii możemy mówić o wzroście przeciętnego zatrudnienia w tych 9 sekcjach, o których także chciałbym Państwa później zapytać. Pani Agnieszko, Pani Koordynator, Pan Prezes oczywiście nakreślił konkretną rzeczywistość taką rynkową, do kogo ten projekt jest skierowany. Państwo faktycznie wychodzicie do tych osób, które na rynku pracy, można odnieść wrażenie, dobrze do tej pory się odnajdywały, no a nagle stają przed takim wyborem zwolnienia bądź przekwalifikowania się. Prawda? Jest to szczególnie trudny czas dla pracownika, kiedy nie spodziewa się i w wyniku zmian modernizacyjnych, restrukturyzacyjnych, zmian sytuacji rynkowej po prostu przedsiębiorstwo albo redukuje zatrudnienie, albo też upada. I dla takich właśnie osób zatrudnionych w takich przedsiębiorstwach nasz projekt jest skierowany. Rozpoczęliśmy te działania w sierpniu tego roku i będą one kontynuowane do sierpnia 2018 roku. I w tym czasie, w tym długim okresie osoby, które już utraciły zatrudnienie, bądź otrzymały wypowiedzenie, bądź uzyskały od pracodawcy informacje o zamiarze nieprzedłużenia stosunku pracy, mogą do naszego projektu zgłaszać się, otrzymują kompleksowe wsparcie, kompleksową pomoc w bardzo szerokim zakresie. Także dla każdego dobieramy najlepsze instrumenty, najbardziej adekwatne do sytuacji rynkowej, do miejsca, w którym ten ktoś zamieszkuje, jego sytuacji rodzinnej, indywidualnej.
To w międzyczasie jeszcze tak przewrotnie chciałbym zapytać, czy może projekt jest skierowany do wszystkich osób bezrobotnych, czy są jakieś wyjątki też od tej reguły, kto może się ubiegać tak naprawdę? Mm. Projekt jest skierowany do tych osób, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy lub są w okresie przed utratą tego zatrudnienia, tak mówiliśmy, otrzymały już stosowne wypowiedzenie, ale to te osoby, które już utraciły pracę, to muszą być takie, które utraciły w ostatnim półroczu. Czyli, no to bardzo ważna data rzeczywiście, bo to padło również sierpień ubiegłego roku. Preferowane są osoby, które są preferowane w tym projekcie, są osoby niepełnosprawne, osoby w wieku powyżej 50 lat, kobiety. Tutaj te preferencje są istotne, natomiast zachęcamy wszystkich do zgłaszania się, dlatego że pieniądze jeszcze są i zależy nam na tym, żeby to wsparcie trafiło do najbardziej potrzebujących. Pani koordynator, prosimy w takim razie tak naprawdę o potwierdzenie. To będą takie bezzwrotne dotacje na podjęcie własnej działalności gospodarczej, czy może jeszcze jakieś inne formy wsparcia zawodowego? To wsparcie, które oferujemy osobom zwolnionym bądź zagrożonym zwolnieniem, jest bardzo kompleksowe, tak jak powiedziałam. Rozpoczynamy od doradztwa zawodowego, czyli takiej indywidualnej diagnozy każdego uczestnika i po tej diagnozie, czy na jej podstawie, dobieramy najlepsze instrumenty. Tak jak pan wspomniał, to może być wsparcie, które polega na dofinansowaniu przez nas studiów podyplomowych, czyli osoba, która ma wyższe wykształcenie, może w ramach naszego projektu uzupełnić bądź zmienić kwalifikacje dzięki studiom. To są szkolenia zawodowe, dzięki którym uczestnicy projektu nabywają zupełnie nowych kwalifikacji. Podam przykład, to są szkolenia, gdzie panowie uzyskują kwalifikacje kierowców zawodowych. To są szkolenia zawodowe dla spawaczy. Każde z tych szkoleń kończy się egzaminem, który my również finansujemy. No i te osoby rzeczywiście, uzyskując odpowiednie uprawnienia, mogą szukać pracy w nowych miejscach, w nowych przedsiębiorstwach. Bo to tak, proszę państwa, jest. Ja muszę wejść tutaj w słowa, pani koordynator. Rzeczywiście być może część osób bezrobotnych, a nawet tych pracujących, jeszcze sobie tego do końca chyba nie uświadamia, że ten rynek pracy dzisiaj wymaga od nas właśnie tego przekwalifikowania się, prawda? Mm-hmm. Przez lata byliśmy, to znaczy tak obiegowo też, na wpół oficjalnie byliśmy przekonani, że praca, którą podejmujemy, to na często jest już tak na całe życie, do tej emerytury wcześniejszej czy dalszej. No a dzisiaj rzeczywiście to tak jest. 5-4 lata i szybciutko musimy się przekwalifikować. A o jakich kwotach, proszę powiedzcie państwo, jeszcze mówimy i czy rzeczywiście praktyka nawet działalności Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej pokazuje, że kwota, o której państwo powiecie, no rzeczywiście wystarczy, jest takim odpowiednim impulsem dla tych najbardziej przedsiębiorczych na start. Czy w granicach symbolu też rozmawiamy, no bo jak te wymogi na rynku pracy i ta rzeczywistość wygląda? Raz jeszcze dopytam. Wsparcie związane z podejmowaniem działalności gospodarczej to jest kwota maksymalnie 23 tysięcy złotych. W ramach tej kwoty osoby zakupują wyposażenie, kupują środki transportu, również środki obrotowe, jeżeli tego wymaga planowana działalność gospodarcza. W związku z tym, no, czy ta kwota wystarczy? Zależy to oczywiście od pomysłu biznesowego. Czasem są to środki niewystarczające, ale nasza agencja prowadzi również inne formy wsparcia. To jest fundusz pożyczkowy, który może uzupełnić brakujące środki. Pomagamy w kontekście podejmowania działalności gospodarczej, pomagamy kompleksowo, udzielamy informacji, świadczymy doradztwo biznesowe. No niemalże prowadzimy za rękę osoby, które boją się tego, które są niepewne, nie mają wystarczającej wiedzy. Przygotowujemy te osoby i przez właściwie cały okres prowadzenia działalności gospodarczej do nas jako instytucji otoczenia biznesu można się zwracać po wszelakie wsparcie. To
To rzeczywiście bardzo ważne czynniki, o których pani koordynator powiedziała, ponieważ jak popatrzymy na te miliardy Unii Europejskiej, to można odnieść wrażenie dzisiaj z perspektywy lat, które przechodziły choćby przez urzędy pracy, że te pieniądze nie we wszystkich procentach zostały wykorzystane tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Przecież to usługi były tak dziwnie naszą domeną, a tak mało produkowaliśmy i tak mało mieliśmy specjalistów. Czy to jest też szansa właśnie na to, jak popatrzymy na ten program, że rzeczywiście państwo w międzyczasie uświadamiacie też ludzi, że nie tylko usługi, ale coś ponadto, ta branża IT tutaj u nas we Wrocławiu, tych techników, informatyków, których nam brakuje. Czy to jest właśnie klucz na te odpowiedzi i bolączki? Tak, jeśli chodzi o odpowiedni dobór i wybór rodzaju prowadzenia działalności, to pozostawiamy samemu zainteresowanemu. Natomiast może skorzystać z naszego wsparcia doradczego, biznesowego, zarówno w tym projekcie, jak i w innym projekcie, który prowadzimy, Akademia Przedsiębiorczości Kobiet, który skierowany już jest nie do wszystkich, akurat jest skierowany do kobiet, ale skierowany jest do kobiet z 10 powiatów wybranych, gdzie problemy bezrobocia wśród kobiet są największe. To jest powiat kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski, wołowski, strzeliński, wałbrzyski, pewnie jakiś pominę, legnicki, polkowicki, złotoryjski. To jest 10 powiatów, w których kobiety mogą uzyskać również wsparcie na założenie działalności gospodarczej i prowadzenie tej działalności, ale również wsparcie biznesowe, wsparcie doradczo-szkoleniowe, zarówno przed podjęciem tej działalności gospodarczej, jak i już po uzyskaniu, po podpisaniu umowy, uzyskaniu dotacji, ażeby no niejako prowadzić tego nowego przedsiębiorcę, tą kobietę, żeby ten biznes się udał. Co ciekawe, w tym projekcie jest możliwość uzyskania wsparcia na tak zwanego pomostowego w wysokości 1350 zł miesięcznie przez okres od 6 do 12 miesięcy. Także do tego projektu również zachęcamy. Bardzo dobrze, że pan prezes powiedział przede wszystkim, do kogo jest ten projekt kierowany. Pojawił się również bardzo ważny aspekt, czyli tej szeroko rozumianej aktywizacji kobiet na rynku pracy. To jest tak również, że przez wiele lat, kiedy nie robiliśmy tego rozgraniczenia, nie mówiliśmy głośno też o parytetach, zapomnieliśmy o tych najbardziej przedsiębiorczych, czyli właśnie kobietach? Rzeczywiście wskaźniki, statystyka pokazuje, że w Polsce zdecydowanie mniej kobiet prowadzi działalność gospodarczą, natomiast w ostatnich latach ta sytuacja dosyć dynamicznie się zmienia. Czy tak jakby sytuacja kobiet, zmiany na rynku pracy, czy też nie wiem, sposób wykształcenia też powoduje, że kobiety stają się bardziej odważne, bardziej zdecydowane, biorą sprawy w swoje ręce, podejmują działalność gospodarczą. No i też jest szereg projektów, przedsięwzięć, które pomagają im. Pomagają tak jak my, czyli poprzez wsparcie finansowe, poprzez jakieś projekty związane z podnoszeniem motywacji w tym kierunku. Także no tak, bo to nie tylko środki unijne, ale ten impuls, prawda? To musi skądś rzeczywiście przyjść. Siłą rzeczy przeszliśmy do drugiego projektu. W takim razie powiedzmy już nie tyle o samej aktywizacji dolnośląskiego rynku pracy, tylko właśnie pani koordynator, powiedzmy, jak ten drugi projekt, czyli kobiety w biznesie, należy odczytywać, do kogo również jest on przede wszystkim skierowany? Akademia Przedsiębiorczości Kobiet jest skierowana, tak jak pan prezes wspomniał, do mieszkanek tych wskazanych powiatów. W szczególności czekamy na panie, które znajdują się w najgorszej sytuacji, czyli kobiety, które są długotrwale bezrobotne, kobiety niepełnosprawne, czy kobiety w wieku 50+.
plus. Natomiast projekt generalnie skierowany jest do wszystkich kobiet nieaktywnych zawodowo. Mogą do nas składać dokumenty, zostaną przyjęte i zostaną objęte tym wsparciem. Także wszystkie panie, które nie są aktywne zawodowo, mogą zgłaszać się do nas, wziąć udział w projekcie i skorzystać i ze wsparcia finansowego, wsparcia pomostowego i z tego doradztwa i szkoleń, które oferujemy zarówno przed, jak i w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Korzystając jednak z Państwa obecności, chciałbym jeszcze zapytać, bo być może któraś z telewizek już teraz bije się rzeczywiście z myślami i kto wie, czy wizyta w Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej nie będzie takim przyczynkiem, żeby podjąć własną działalność gospodarczą. Panie prezesie, jak popatrzymy, a także pani koordynator, na ten rynek pracy, którym chcielibyśmy mocniej zaktywizować kobiety, w których branżach tak naprawdę panie dominują? I dodatkowe pytanie, czy są jakieś statystyki, które pokazują rzeczywiście, jakie firmy przez Polki były najczęściej zakładane? A może inaczej, tutaj w naszym regionie, na Dolnym Śląsku. Czy jest jakaś taka dobra statystyka, o której możemy powiedzieć głośno? Jeśli chodzi generalnie, to kobiety prowadzą działalność gospodarczą w zdecydowanej większości w sferze usług. W sferze usług mniej w sferze produkcji, odmiennie niż mężczyźni. I firmy prowadzone przez kobiety są mniejszymi podmiotami, zarówno jeśli chodzi o skalę zatrudnienia, wielkość obrotów. To są mniejsze podmioty, bardziej nakierowane na pracę własną. Mówimy o generaliach, bo oczywiście statystyka zawiera w sobie zarówno mniejsze, jak i większe podmioty. Kobiety głównie prowadzą swoje przedsiębiorstwa, swoje działalności w branży związanej ze zdrową żywnością. To są te nowe kierunki. Prowadzą działalność w branży modowej, wszelkiego rodzaju sklepy z odzieżą dla dzieci, dla kobiet. Prowadzą również działalność związaną ze zdrowym żywieniem, z ekologicznymi formami, z ekologią. To są te kierunki, które są dominujące, jeśli chodzi o tą sferę działalności gospodarczej prowadzone przez kobiety. Bo to też może nam oczywiście posłużyć jako wskazówka, prawda, na tę przyszłą działalność. Pani koordynator, na koniec jeszcze chciałbym zapytać, jak do Państwa można trafić i od kiedy już te wnioski można składać i w jakiej formie? We Wrocławiu jesteśmy w dwóch lokalizacjach, przy ulicy Kotlarskiej, natomiast biura tych dwóch projektów znajdują się przy Alei Kasztanowej w naszym inkubatorze przedsiębiorczości, który prowadzimy. Także zapraszamy na Aleję Kasztanową 3A. Wszystkie informacje dotyczące projektów znajdują się na naszej stronie internetowej, czyli dawk.pl, i tam w zakładce projekty można nas znaleźć. Oczywiście można zadzwonić. Są osoby, które codziennie odbierają kilkanaście telefonów od osób zainteresowanych właściwie z całego Dolnego Śląska, bo to jest istotne, że wsparcie to kierujemy nie tylko do mieszkańców Wrocławia czy najbliższych okolic, ale całego Dolnego Śląska. Zapraszamy. Rekrutacja jest prowadzona, nabór dokumentów, formularzy zgłoszeniowych dzieje się na bieżąco, także w każdej chwili można się spotkać z nami, można przysłać dokumenty pocztą. Zapraszamy. Chciałbym z tego miejsca zachęcić zainteresowanych, zarówno kobiety, jak i te osoby, które znajdują się w sytuacji, kiedy utraciły pracę lub są w przededniu, ażeby skorzystały z tej możliwości, bo być może jest to ostatnia okazja w tej perspektywie, być może, znaczy najprawdopodobniej w przyszłej perspektywie nie będzie już możliwości na zakładanie działalności gospodarczej, na wsparcie podjęcia działalności w takiej formie jak do tej pory. Rzeczywiście, bo nie tylko jako Dolnoślązacy, ale w skali całego kraju przecież już od roku 2020 niestety będziemy musieli szukać gdzie indziej dodatkowych źródeł dofinansowania choćby dla tych wspomnianych projektów.
poza oczywiście środkami unijnymi. No ale to rzeczywiście kłopot na najbliższe 3 lata. Miejmy nadzieję, że do tego czasu na tym naszym lokalnym rynku pracy uda się pomóc tym osobom, o którym Państwu powiedzieliście, bo przecież środki finansowe, które mogą być przyznawane przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej, proszę Państwa, przypomnijmy, to będą kwoty w wysokości do 23 tysięcy złotych. Andrzej Mrozik, prezes Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej, a także pani Agnieszka Mąka, koordynator wspomnianych projektów, byli moim i Państwa gośćmi. Raz jeszcze dziękujemy za przybycie do studia i za te wstępne informacje. To wszystko w tej rozmowie Echo24. Ja już na teraz żegnam się z Państwem. Do zobaczenia.